Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Selin. Dzień dobry, witam. Panie Ministrze, protest na Uniwersytecie Warszawskim nam się zaczął. No, to jest jakaś reakcja na propozycję reformy szkolnictwa wyższego proponowaną, proponowanej przez nasz rząd, przez wicepremiera Gowina. Myślę, że dojdzie do dialogu, do wyjaśnienia intencji, bo intencje są dobre. Chcemy, żeby jednak szkolnictwo wyższe w Polsce w rankingach na przykład światowych, na przykład tutaj, na tej liście szanghajskiej plasowało się wyżej, żeby do Polski też chętnie cudzoziemcy przyjeżdżali studiować i, i wiedzieli, że to jest zdrowy snobizm studiować w Polsce. Dzisiaj sporo już studentów studiuje, ale połowa z nich to są Ukraińcy z innych regionów świata. Raczej nie przyciągamy zbyt wielu. I różne reformy wewnętrzne, które tam są zaplanowane, jeśli chodzi o funkcjonowanie tych uczelni, o pozycję rektorów, na tych uczelniach, sposób dotowania. To wszystko jest w trakcie dyskusji. Eee, protest tego typu to może jest zbyt radykalna forma, ale myślę, że dojdzie do rozmów z kierownictwem. Gdyby to rzeczywiście była sprawie. rzeczowa dyskusja, to można byłoby zaprząc program Niepodległa właśnie na kanwę reformy edukacji. reforma edukacji wpisać też w sam program Niepodległa. Program Niepodległa się pojawia w szkołach. My wyprodukowaliśmy 20 wspaniałych filmów, które ilustrują najważniejsze polskie obrazy historyczne. Nie tylko Matejki, ale też innych malarzy. Wspaniały projekt, 15 bardzo dramatycznych filmów, które kończą się taką stopklatką i mamy obraz, który na ogół wszyscy Polacy znają. Będziemy to wysyłać do wszystkich szkół ponadpodstawowych, będzie to wspaniała pomoc naukowa dla, dla nauczycieli, myślę, że bardzo uatrakcyjniająca lekcja historii, bo dzisiaj młodzież głównie obrazkiem żyje. Jeśli zobaczy znanych aktorów występujących i grających bardzo znane postaci z polskiej historii, to będzie, bardzo, to będzie bardziej się wciągać w, w narrację historyczną od Chrztu Mieszka I, bo taki obraz zilustrowaliśmy aż po Legiony Józefa Piłsudskiego. Na filmu opileckim doczekamy. Taki film, film się tworzy. W ogóle filmów historycznych teraz tworzy się dużo. Myślę, że od jesieni tego roku już będą pierwsze premiery tych dużych polskich filmów historycznych i w najbliższych latach myślę, że będziemy widzieli efekty tego wzmożenia. Jak mogę to tak określić, zainteresowania polską historią, również, również kinematografii. Polska Fundacja Narodowa przyczyni się do tego? Polska Fundacja Narodowa kieruje się własnymi, własnymi kryteriami. I ocenami tego, co warto wspierać, co nie. Wiadomo, że jej zadaniem jest przede wszystkim dbanie o dobre imię Polski w, w świecie i u, utrwalanie tego dobrego imienia. Film oczywiście też jest takim, taką metodą, więc, jeżeli jakiś producent e, zechce się zwrócić do Polskiej Fundacji Narodowej, to może to zrobić, ale decyzje leżą w rękach szefów tej fundacji. Nie będę mówił, że to plotka, że plotka nie się, ale jest taka informacja w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu. Że Polska Fundacja Narodowa te pieniądze, które zbiera, to zbiera, zbiera i jeszcze chwilę pozbiera, żeby powstała produkcja hollywoodzka. Mówmy raczej o współpracy z zagranicą. Z tego co wiem, dwa mm, filmy duże, właśnie historyczne, dotykające problemów historii Polski są planowane i będą realizowane wespół z Amerykanami. Możemy to w skrócie nazywać produkcją hollywoodzką, ale pamiętajmy, że nie tylko w Hollywood się produkuje w Stanach Zjednoczonych filmy, e, więc tutaj już nie będę wnikał e, z kim konkretnie polscy producenci filmowi rozmawiają, ale z Amerykanami też filmy będą robione o polskiej historii. Tysiąc dni. Tyle potrzeba na wybudowanie Muzeum Historii Polski? Tak, to jest bardzo duży projekt, największy projekt w historii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeśli chodzi o, o nową infrastrukturę kultury. Podpisaliśmy wreszcie w ubiegłym tygodniu umowę po przetargu, dosyć, dosyć trudnym, bo, bo inwestycja potężna. Z wykonawcą, z Budimexem, polską firmą. I, e, I potrzebują na to 900 paru dni, żeby to, to muzeum powstało, więc, więc w 2021 roku już się możemy umawiać na otwarcie No tak potrzebnej instytucji jak Muzeum Historii Polski. No, tak historyczny naród, jak Polacy, tak żyjący historią, bo Polacy bardzo mocną historią żyją, tak doświadczony historią i tak posiadający tak fascynującą historię. Nie miał swojego syntetycznego Muzeum Historii Polskiej. Co to będzie dopiero, w tym muzeum? Dopiero robimy. Tam będzie kilka e, takich galerii dużych, e, które będą opowiadać o poszczególnych elementach polskiej historii. Bardzo silnie, jak sądzę, będzie wy, uwypuklona pierwsza Rzeczpospolita, bo ta opowieść e, jest słabo znana na przykład światu. O, pier, o f, fenomenie, wspaniałym fenomenie pierwszej Rzeczpospolitej. To na pewno będzie tam zrobione. To będzie oczywiście muzeum. Dysponujące i artefaktami oryginalnymi, bardzo ciekawymi. Na przykład, ostatnio pozyskaliśmy, nawet taka uroczystość była wielką mapę, którą w 1993 roku sporządzono szlaków wyprowadzania wojsk sowieckich z Polski. Ta mapa też będzie eksponowana w tym muzeum a to była dosyć trudna operacja i dosyć długo negocjowana, jak, jak pan redaktor pamięta. Ale takich artefaktów pojawia się w tym muzeum coraz więcej. No i oczywiście multimedia, bo to musi być muzeum nowoczesne, do którego młodzież lubi przyjść również z charakterystycznymi dla siebie przyzwyczajeniami, przyzwyczajeniami takie muzeum zwiedzać. Takie muzea multimedialne bardzo silnie przyciągają publiczność. Panie ministrze, przez wiele lat robiono wiele, żeby albo obrzydzić historię Polakom, albo żeby. Przynajmniej do tej historii nie wracać. Albo ograniczać jej nauczanie, ja zawsze. No to akurat stało się fakt. <grym> ja, ja zawsze przypominam ciekawą rzecz, mianowicie kiedy premierem Polski był absolwent historii Uniwersytetu Gdańskiego, prezydentem Polski był absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego, marszałkiem senatu był absolwent historii kulu a marszałkiem e, e, Sejmu absolwent historii Uniwersytetu Wrocławskiego i teraz nazwiska Tusk Komorowski Borusewicz, z ograniczono. Nauczanie historii w szkołach. Dla nas to było absolutnie niezrozumiałe. Pamiętamy protesty polskich in, i, i intelektualistów, historyków, nauczycieli, nawet głodówki prowadzone, żeby to przywrócić. No, ale to świadczy raczej o tej formacji, która, nie wiem, potrzebę, potrzebę silniejszego związania z emocjami historycznymi Polaków nie rozumiała. Ale Myślę, dlaczego? Że... Dlatego, że się wstydzono historii? Nie wiem, no znamy słynną wypowiedź na przykład jednego z tych polityków, których wymieniłem jeszcze z lat 80 o polskości jako nienormalności. Może tu są jakieś kompleksy, może jest jakiś wstyd, może może z taką fascynacją na tą historię się nie patrzy. No i jak... jeden z y, tych wymienionych przez pana, no, dla ułatwienia powiem, że był to marszałek, mówił o tym, żał, że Auschwitz wyzwalali Ukraińcy. No tak, tak. E, już nie wchodzę w to, bo, 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 bo tu w jakiś większy spór taki faktograficzny, musieliby się, e, musieliby się wchodzić. To ja bym to zostawił z rzeczywistością i strażniejszością. Dziś przyjeżdża do Polski jest z wizytą prezydent Niemiec, mm -hmm. Frank Walter Steinmeier, i mówi o historii polski Niemiec. I, ja proponuje, pytam, co I proponuje nawet wspólne obchody rocznicy okrągłej, 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w jakimś jednym miejscu, żeby przywódcy państwa niemieckiego i polskiego się na, tym, na tych obchodach pojawili. I to nie jest złe, oczywiście, pod warunkiem, że Niemcy, że będziemy twardo opowiadać prawdę o historii, naszą prawdę o historii, bo wiadomo, że Niemcy są bardzo skuteczni w, w pewnym też zamazywaniu. Na przykład odpowiedzialności za, za czasy II wojny światowej, e, a mamy do czynienia z takim procesem, z którym musimy się bardzo ostro zmierzyć takim zamazywaniu tego, kto był sprawcą, a kto był ofiarą największych nieszczęść II wojny światowej. To jest zadanie polskiej polityki historycznej, żeby to przypominać i żeby nie dać sobie tutaj zamazać prawdy w tej sprawie. Gdzie jest pan za powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego? Jestem, to jest decyzja rządowa, jestem przedstawicielem rządu, brałem udział w dyskusjach takich wewnętrznych w rządzie, akurat miałem taką okazję. I w jest to nie, nie na rękę Niemcy. I w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, i w Komitecie Stałym Rady Ministrów znam szczegóły tego projektu, znam wszystkie estymacje przyszłościowe z, z tym związane. To jest bardzo, bardzo dobry, rozwojowy projekt dotykający bardzo wielu sfer, nie tylko komunikacyjnych, ale na przykład zlewania się dwóch wielkich aglomeracji warszawskiej i łódzkiej. W jedną wielką aglomerację, która w przyszłości, w drugiej połowie XXI wieku, może nawet powstać. I jest to też kwestia podjęcia takiego wyzwania konkurencyjnego: no kto, kto ten wielki rynek Europy Środkowej w sensie komunikacyjnym uchwyci. Ja bym wolał, żeby to był właśnie wielki port komunikacyjny w Polsce, a nie jak niektórzy politycy polscy niestety mówią, że, że wystarczy Berlin. Bo nie wystarczy. Bo ja muszę panu rektorowi powiedzieć, że ci, którzy mówią, że, że, że Berlin już jest, to kierują się, znaczy udowadniają swoją wielką ignorancję. W Berlinie właśnie mają poważny problem. Bo mają dwa małe lotniska, które wyglądają jak dworce PKS-u i budują potężne lotnisko od wielu, wielu lat. I jest tak źle zbudowane to lotnisko, że się zastanawiają nad tym, czy go nie zburzyć i nie budować od nowa. Tego wielkiego lotniska. Bo tam to zdumiewające, ale w państwie niemieckim doszło do, po prostu do fuszerki, bardzo poważnej fuszerki, wręcz zagrażającej bezpieczeństwu lotów i lądowań. Więc my, my powinniśmy tę sytuację wykorzystać. Po prostu ten port zbudować szybciej niż Niemcy ponownie zaczął budować port berliński, bo to będzie bardzo ważne dla, dla walki oko, o, o, o przechwycenie tego kawałka lotniczego rynku, tak świetnie się rozwijającego. Przegopniej wyślonej ma sens? Oczywiście, że ma sens, bo nie możemy uzależniać rozwoju kawałka... Istotnego kawałka Polski, w tym portu w Elblągu i mniejszych portów nad zalewem Wiślanym, od mi się łaski i niełaski Rosjan. A dzisiaj mamy taką sytuację. Oni od czasu do czasu zamykają, od czasu do czasu otwierają ciśnienie pilawską eee, i co? My mamy ca cały czas być od tego zależni? A ja wiadomo, że decyzje w państwie rosyjskim nie są podejmowane z powodów ekonomicznych, tylko zawsze z powodów politycznych. Jak się chce dokuczyć z powodów politycznych, to się dokucza. I z takimi sytuacjami wielo wielokrotnie mieliśmy do czynienia. Dlatego musimy mieć jednak niezależność, jeśli chodzi o możliwość rozwoju portu elbląskiego i mniejszych portów nad zalewem Wiślanym. Dlatego ten przekop jest potrzebny. Rzecznik Platformy Obywatelskiej, Jan Grabiec zapowiada, że jeżeli tylko Platforma dojdzie do władzy, to od razu będzie cofać decyzje, te wszystkie, które PIS podjęło. No to w takim razie będzie można zadać pytanie, w czyim interesie służy Platforma Obywatelska. My służymy interesom Polski. Odczytujemy ten interes Polski, definiujemy go i staramy się go re realizować. Jeżeli ktoś te dobre plany będzie próbował przyhamować, to znaczy, tak jak w przypadku stoczni, stoczni polskich na przykład, to znaczy, że nie działa w interesie Polski, tylko jakichś innych potencji. Co z dekoncentracją, żeby nie mówić o repolonizacji mediów? Raczej mówimy o dekoncentracji, bo chodzi o, o to, żeby naprawić sytuację w przyszłości, która, którą, która nie jest zdrowa, że w dużym państwie Unii Europejskiej jakaś część segmentu medialnego należy, prawie zmonopolizowana jest przez kapitał zagraniczny i to w dodatku pochodzący z jednego kraju. Tak żaden poważny kraj Unii Europejskiej na coś takiego sobie nie pozwolił, mimo zasady wolnego przepływu kapitału, osób, usług itd ale tutaj można tworzyć pewne wyjątki, jeśli chodzi o sferę medialną właśnie, bo to jest sfera delikatna e, i, e, i myślę, że prędzej czy później trzeba będzie to wyzwanie podjąć, ale jaka decyzja polityczna w tej sprawie i, i kiedy to podejmiemy, to już kwestia kierownictwa mojego środowiska. I, Beata i Mazurek mówi wprost, że na razie jest to fake news. No to jest to informacja, że na dziś tego tematu nie podejmujemy. Porozmawialiśmy troszkę historycznie, to co z historyczną nazwą Polskie Nagrania? Polskie nagrania właśnie też sprzedane z takim dorobkiem, jakie mają i w dziedzinie muzyki poważnej, i jazzowej, i tej popularnej, z największymi polskimi artystami, sprzedane przez rząd platformy obywatelskiej za śmieszne pieniądze. Chcemy odzyskać. Negocjujemy z firmą, która zagraniczną, która te polskie nagrania kupiła. Negocjacje łatwe nie są. Ale mam nadzieję, że w pewnym momencie się spotkamy wokół konkretnej jakiejś kwoty i za rozsądną cenę będziemy chcieli odzyskać na własność narodową, można powiedzieć, polskie nagrania. Czyli dobro narodowe. Tak to traktujemy. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Salin. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Przed nami serwis.